W dzisiejszym odcinku dodałem customowe TNT wszystkich najpopularniejszych youtuberów z Minecrafta w Polsce. Będziemy mieli do dyspozycji TNT m.in. Paliona, Wojana czy na przykład Vito. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, subskrybujcie kanał i zostawcie teraz łapkę w górę, macie na to 3 sekundy, dawno tego nie było. Raz, dwa, trzy. Jeżeli zdążyłeś, napisz w komentarzu i napisz koniecznie, których youtuberów w następnym odcinku bierzemy, aby sprawdzić ich TNT. A my, moi drodzy, przechodzimy do Minecrafta. A więc jak widzicie, znajduje się na zwykłym świecie w Minecrafcie, jak gdyby nigdy nic, ale mamy porobione tutaj 6 dróg, które wskazują do każdej innej skrzynki. I one są te drogi oczywiście z różnych materiałów, czyli jak widzimy, mamy tutaj drewno, mamy tutaj cobblestone'a, mamy irona, mamy golda, diamenta, a później neteryt. No i moi drodzy, zastanawiacie się pewnie, co to oznacza, a mianowicie w tych 6 skrzynkach są ukryte TNT różnych youtuberów. Nie wiem dlaczego, są one ułożone właśnie w takiej kolejności, więc prawdopodobnie zaczniemy od właśnie brązowej, bo wydaje mi się, że to będzie jakieś TNT, którego jest najmniej, a później będzie jakieś, którego jest najwięcej. Nie wiem, nie sprawdzałem jeszcze tych skrzynek, ale moi drodzy, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, żeby było więcej takich filmów. Oczywiście do TNT potrzebujemy również takiego czegoś jak zapalara, więc musimy sobie to oczywiście zrobić, żeby móc sobie tutaj to, proszę bardzo, pyk, pyk, flint and steel, bierzemy sobie to elegancko do łapki, no i w tym momencie będziemy mieli czym podpalać to TNT, ponieważ no bez tego byłby mały problem, prawda? Ale na szczęście już to mamy. Mam też przygotowane pork chopy w razie czego, no bo nie wiadomo, czy nie zgłodniemy od tych całych tutaj ataków w te TNT. Dobrze, zacznijmy od pierwszej skrzynki. Jestem ciekaw, czyje TNT będzie tam znajdować się jako pierwsze, ponieważ no, kurde, to wykazywało, że one będzie albo najgorsze, albo go będzie najmniej. Zobaczmy. Ej, tu jest TNT moje! Ej, patrzcie to, TNT Dave'a, ja mam w łapie normalnie swoje TNT! Ej, co jest? Zobaczcie, ej, wy to widzicie? Ej, normalnie jest narysowana moja twarz! Ej, czekajcie, ja to muszę sprawdzić. Yo, faktycznie, patrzcie jak to fajnie wygląda. Ej, dobra, nie wiem czy to jest dobry pomysł tutaj wysadzać, chyba będziemy musieli odchodzić troszeczkę dalej. Ale zobaczcie, TNT normalnie Dave'a jest właśnie przed nami. Dobra, słuchajcie, odpalamy to TNT. Jezu święty, ja nie wiem co się stanie, bo zrobiłem to troszeczkę blisko, więc nie wiem czy to nie będzie za blisko. Okej, one wybuchły i wyrzuciło mega dużo patyków i mega dużo drewna. Okej, czyli pewnie dlatego było w tej drewnianej ścieżce. Zobaczymy jakie TNT inne mają różne efekty. Jestem ciekaw czy w ogóle dałoby się zbudować, skoro tutaj się tak dużo tego pojawiło, czy dałoby się zbudować domek z wybuchających TNT i sprawdźmy to. Czekajcie, pójdźmy troszeczkę dalej, bo no raczej tego nie chcemy robić przy tej drodze. No i zobaczmy, co by się stało, gdybyśmy postawili 3 takie TNT, albo 4 koło siebie i odpalili. A odpalmy wszystkie naraz, żeby tak w miarę równo buchły, żeby się nie poodsuwały. Okej, zobaczmy. Ej, wygląda to mega fajnie, zobaczcie, zrobiliśmy taki krater i to jest podstawa normalnie do domku z drewna. Ej, naprawdę, wydaje mi się, że gdyby zrobić troszeczkę, a ja, co by się stało, gdyby zrobić właśnie taką, tak jakby drzewko z tych TNT? O kurde, one się tak jakby, Jezu, tak ciemnieje, Boże, co jest, dobra, odpalamy, aha, bo to się tak złączy, no tak, zapomniałem jak działa TNT w Minecrafcie. Ale dobra, drewno, widzę, z tego się robi też u góry, dobra, mamy tutaj tak dużo już drewna. Gdyby te całe drewno zebrać, to nie wiem, czy byśmy zmieścili to wszystko w ekwipunku. Zobaczcie, ile tego dropi, ej, naprawdę jest mega sporo tego drewna. Więc, jako że nam drobi to drewno, to możemy sobie zrobić jakieś podstawowe już narzędzia dzięki temu właśnie drewnu, no bo nie mamy tak naprawdę nic, ani kilofa, ani żadnej sikierki, więc może zróbmy sobie może tylko na razie kilof, ponieważ wydaje mi się, że skoro tutaj tak działało to, no to liczę też na to, że tamte też tak będą działać i dostaniemy zaraz diamenty, ale dobra, lecimy dalej, mamy cobblestone'a w tym momencie i w cobblestone'ie mamy TNT G-Play'a. Ej, dobra, zobaczmy jak wygląda TNT G-Play'a. Oddalmy się oczywiście na trochę, żeby tutaj nie uszkodzić nic w naszej tutaj drodze. Okej, TNT G-Play'a wygląda śmiesznie, ale nie ma tych takich swoich czerwonych uszek, które ma normalnie. Takich wiecie, takich na tym. Ej, ale ja nie wiem, czy nam się zapalara nie skończy w tym odcinku. No dobra, odpalamy TNT G-Play'a, sprawdzam jak wybuchnie, zapalasz, muszę odejść, dobra. Dobra, odeszliśmy na kawałek. Okej, i one dropi stone'a, dobra, czyli w tym momencie dropi nam się stone z TNT G-Play'a. Ja jestem ciekaw, czy to idzie subskrybentami? Co dalej? Tam będą jakieś już grube strzychy, grube fuchy? No nie wiem, nie mam pojęcia, ale zobaczymy. W każdym razie, TNT G-Play'a wygląda bardzo sympatycznie. Jest one troszeczkę inaczej zrobione niż TNT Dave'a, ale twarz widzę, że jest obrócona w ten sam sposób. No i zobaczcie, tutaj jest Davik, a tutaj jest G-Play. Jesteśmy koło siebie normalnie. Odpalmy 2 takie TNT koło siebie i zobaczmy, jak zmieszają się te 2 TNT, ponieważ może to się stać. O kurde, jaka mieszaninka wybuchła. Zobaczcie, no i mamy to połączone. Ja jestem ciekaw, jak połączymy wszystkie te TNT, co się stanie. W ogóle tutaj wypada raz cobblestone, raz taki cobblestone. To jest też w ogóle mega ciekawe. Dobra, lecimy do następnego TNT. Nie ma co przedłużać. Mamy TNT G-Play'a już za sobą. Ja sobie może podkładam te niektóre itemki do góry, żeby tutaj właśnie one nam nie zawadzały, żebyśmy tutaj zmieścili sobie na pierwszej kolejności te wszystkie TNT, jakie tutaj mamy. Okej, czy to w tej skrzynce było wszystko? Tak, i w tej też. Czyli 2 skrzynki są już za nami i mamy je z głowy. Zostawić 4. Jestem ciekaw, jacy youtuberzy tutaj będą. Obstawiajcie teraz w komentarzu, co za youtuber będzie w skrzynce żelaznej. Mnie to naprawdę ciekawe.
ciekawi, macie na to sekundę. Uwaga, bum! Mam nadzieję, że zdążyliście napisać komentarz i zobaczmy, co będzie. Okej, kto to jest? TNT Fairouta tutaj mamy. Okej, dobra, czyli mamy TNT Fairouta w Minecrafcie. Dobra, zobaczmy, co one robi. Skoro mieliśmy stone, teraz prawdopodobnie. Okej, tutaj mamy taką twarz, jest ona dość fajnie zrobiona i mamy tutaj też taką. O, proszę bardzo, TNT. O nie, podpaliłem siebie, a nie TNT. Dobra, podpalamy TNT i zobaczymy, co się teraz stanie. Muszę się odsunąć troszeczkę, bo. O Jezus święty, zobaczcie, co tu się stało. Golem nam się zrespił. Ej, normalnie golem nam się zrespił po TNT Fairouta. Ej, jestem ciekaw, czy po każdym TNT Fairouta respi się golem. Musimy to przetestować, bo nie wydaje mi się, żeby to tak mogło działać. Zobaczmy, czy zrespi nam się w tym momencie drugi. O nie, ten golem troszeczkę ucierpia. Nie wiem, czy on nas nie będzie chciał zaatakować przez to. Chyba, o kurde, mamy dwa golemy, zobaczcie to. Co każde TNT, które wysadzimy od Fairouta, respi nam się nowy golem. Ej, możemy zrobić naprawdę mega fajną farmię, mega fajną armię golemów, która pozwoli nam przezwyciężyć każde zło. Dobra, odłóżmy sobie te itemki, które nie są nam tutaj zbytnio potrzebne. Czyli właśnie ten iron, przepraszam panie golemie, ale niestety pana irona muszę tutaj wyrzucić. I lecimy po kolejne TNT. Mamy już za sobą 3 TNT, które były w tych skrzynkach. I to jest już połowa, TNT, które mamy na dzisiejszy odcinek. Sprawdzamy złote. W złotym, kto będzie w złotym? TNT Wojana, zobaczcie, to mamy TNT Wojana. Dobra, czekajcie, ja muszę iść troszeczkę dalej, żeby sprawdzić, co on robi. Było w złotej ścieżce, więc prawdopodobnie ciekawe, czy będzie lecieć jakiś blast z tego albo coś, bo on też jest w sumie złoty. Sprawdzamy TNT Wojana, wygląda właśnie to w ten sposób. Piękny napisik TNT, proszę bardzo, odpalamy. O kurde, nie, nie pal się słoneczniku. TNT Wojana, out, sprawdzamy, jak wybuchnie. Mam nadzieję, że to będzie potężny. O Jezus święty, złote jabłka dropią z tego. I te, tak, dropią te właśnie gold nuggetsy, więc fajna sprawa. Zrobiło nam się też złoto w ogóle pod wodą, zobaczcie to, podwodne wodo, znaczy podwodne złoto, co ja gadam, tutaj mamy dalej normalnie wszędzie masę złota, które możemy sobie pozbierać i mamy złote jabłka, mi się akurat chce jeść, więc takie złote jabłko mi się przyda. Dalej, zobaczmy, możemy wyrzucić te gold nuggetsy i te gold agnoty, to nam się na razie, czy mi się wydawało, czy było zenchantowane? Nie, dobra, wydawało mi się, że tu nie było zenchantowane. Dobra, sprawdźmy, jak mocne siłę rażenia ma takie TNT wojenne, czy one jest w stanie zadać jakiekolwiek obrażenia takiej owce, czy nie? Okej, rozwaliło kilka owiec, chciałem tylko jedną, przepraszam owieczki, ale zobaczcie, ile my teraz dzięki temu mamy złota. Czekajcie, muszę ustawić dzień, bo już jest jakoś ciemno. Od razu lepiej, słuchajcie. Dobra, przechodzimy do następnego TNT. Zostało nam już tylko 2 TNT, więc naprawdę niewiele. Odłóżmy sobie to wszystko, a zaraz będziemy robić mieszankę wybuchową. W sumie to spróbujmy zrobić teraz mieszankę wybuchową. Już z 4 tutaj naszych TNT, które już posiadamy. Czyli mianowicie właśnie taka elegancka czwóreczka. Dobra, odpalamy wszystkie naraz, pyk i teraz co się stanie. Dobra, czy wszystkie są odpalane? Wszystkie są odpalane. Zobaczmy, jak to puknie, jak się pomieszają kolory. Golem, golem w powietrzu, trzeci golem. I mamy tutaj taką dziurę wszystkich materiałów, które dotychczas widzieliśmy. Czyli mamy drewno, stone'a, irona i oczywiście golda. Najwięcej jest stone'a, z tego względu, że kopiemy w ziemi. Gdybyśmy wysadzili to TNT na powietrzu, prawdopodobnie efekt byłby troszeczkę inny. Dobra, wyrzućmy sobie te przedmioty i lećmy dalej. Zostało nam troszeczkę jeszcze miejsca w ekwipunku na właśnie te dwa ostatnie TNT. Ja obstawiam, kogo jeszcze nie było, no, nie mam TNT Paliona, właśnie, nie było TNT Paliona jeszcze. Zobaczmy, jak wygląda TNT Paliona. Ej, mega fajne, całe takie zieloniutkie. Ciekawe, jak one wybucha i na jaki kolor. Dobra, lecimy, wysadźmy je w tym miejscu tak ekskluzywnie, okej. Twarz rzeczywiście Paliona otoczona całym TNT, odpalmy to. No, mam nadzieję, że one wybuchnie mocno. Zawojanowice, tu kurde, ile z tych diamentów, ej. Jest o wiele większe to uderzenie od tego TNT, tego diamentowego, niż tamtych wcześniejszych. No zobaczcie, takiego pola rażenia to jeszcze nie było. Dobra, musimy koniecznie przetestować, co się stanie, jak połączymy wszystkie TNT w tym momencie. Mamy tutaj, moi drodzy, 5 twarzy. Twarz Dave'a, twarz Gplaya, twarz Fairouta, twarz Wojana i twarz Paliona. Więc sprawdzamy, co się w tym momencie stanie. Ja jestem jeszcze ciekaw, co będzie w ostatnim TNT, skoro tutaj już mamy tak naprawdę... O kurde, jaka... Patrzcie, jaka mieszanka złota i wszystkiego. Ej, tu jest naprawdę mega bogate złoże. Widzicie to? Naprawdę mega ładnie tutaj to wygląda. Okej, słuchajcie, lecimy, bo tak naprawdę w tym momencie ostatnie TNT w dzisiejszym odcinku. Zobaczmy, kto tam jest, ponieważ ja nie mam pojęcia szczerze, kto może być ostatnim TNT naszym tutaj, więc zobaczmy. Tutaj mamy skrzynkę TNT Vito, okej, czyli mamy TNT weterana polskiego YouTube'a, jeżeli chodzi o Minecrafta i Robloxa, a mianowicie Vito. Zobaczmy, jak jego TNT wygląda, prezentuje się naprawdę też bardzo elegancko, no i trzeba je wysadzić. Dobra, wysadzamy TNT tutaj Vito i zobaczmy, jak one tutaj się rozwali na cały... Co się stało? Halo, TNT Vito! Dlaczego nie działasz? O kurde!
Zaskoczyło mnie to TNT, chyba mnie po prostu neta wywaliło i musiało mnie wyrzucić. Dobra, biegnę w tamtym kierunku. Troszeczkę drogi nam to zajmie, zanim tam dobiegnę, więc ja wam przypomnę teraz o subskrybowaniu kanału. Jeżeli dalej nie subskrybujecie, jeżeli chcecie więcej takich filmów jak ten dzisiejszy, czyli właśnie z jakichś zmodowanych, takich dziwnych rzeczy w Minecrafcie, no to koniecznie napiszcie w komentarzu i zostawcie tego suba, ponieważ musimy wbić 200 tysięcy do końca roku. Mam nadzieję, że to się na luzie nam uda, a tam jest już nasza wioska, która wybucha. W sensie, no nie wioska, ale miejsce, gdzie testowaliśmy te wszystkie TNT, czyli miejsce destrukcji, miejsce potęgi. Lecimy w tamtą stronę i jak widzicie, mamy tutaj te drogi i musimy iść po naszej itemki. Mam nadzieję, że one nie wybuchły, ponieważ było tam tyle TNT, że naprawdę, a właśnie, a te itemy się niszczą. O nie! Będziemy musieli sprawdzić, czy one w ogóle przeżyły. Dobra, są tam nasze TNT. Są, nie wiem, czy od wszystkich, ale zbieramy. Plądrujemy, dobra, bierzemy TNT Wojana. Bierzemy, gdzie jest reszta TNT? Nie, czy nam, dobra, TNT Fairouta jeszcze widzę, ale czy nasze TNT zostało poskromione? No nie gadajcie, mamy też TNT Wojana, dobra, czyli mamy TNT, tak, TNT Wojana, G-Playa, Vito i Fairouta, ale czy to znaczy, że moje TNT i TNT Paliona zostało zniszczone w trakcie wybuchu tej eksplozji? No nie, to jest niemożliwe. Czy tam na dole czegoś nie ma? Nie, to nie jest nasze TNT, kurde, czyli faktycznie nasze TNT musiało zostać zdestruktowane po prostu przez wybuch. No ale trudno, mam nadzieję, że gdzieś tutaj jeszcze znajdziemy zapalarkę, albo szybciutko ją skraftuję sobie. Słuchajcie, nie dla nas jest porażki smak, nie dla nas gorzka rycz. Mamy kolejne TNT, udało nam się je odzyskać. No i dobra, słuchajcie, postawmy wybuchową mieszankę wszystkich TNT, wszystkich youtuberów. Czyli zacznijmy ode mnie, Dave'a. Później w kolejności chyba był G-Play. Następnie, z tego co pamiętam, chyba Fairout. Później dopiero Wojan, potem Palion, a potem był Vito. Dobra, odpalmy wszystkie te TNT, zobaczmy co się stanie. O kurde, zaraz zginę znowu. Nie, nie, nie możemy do tego dopuścić. Sprawdźmy to. Okej. Ej, z tego co widzę, chyba totalnie nie wybuchło TNT od Vito, z tego co widzę, tak? O, one wybucha z takim mega opóźnieniem. Dobra, czyli tak jak wtedy. Ale zobaczcie, ile wypadło nam w tym momencie surowców. Tego jest ogromna ilość. No ja w to nie dowierzam szczerze, że my w chwili obecnej mamy dostęp do takich rzeczy w Minecrafcie, że możemy robić takie eksplozje. I zobaczcie, zamienił nam się cały stone praktycznie na netherite, czyli jest tego naprawdę mega dużo. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, ja w tym odcinku wam dziękuję za oglądanie. To już na tyle. Jeżeli podobają wam się takie odcinki, subskrybujcie koniecznie kanał, aby być zawsze na bieżąco. I zostawiajcie koniecznie mega dużą ilość łap, aby było więcej takich odcinków. Do usłyszenia, pum!